Na targach oczywiście, na targach. Pokazy, bardzo fajne w ogóle możliwość używania tego, podobało mi się. No i oczywiście zastosowanie, tak jak najbardziej wyobraźnia pracuje natychmiast i wiadomo, że to się przyda po prostu. Tak, znakowarka, wycinarka laserowa, bardzo fajna, podoba mi się. Właściwie to się prawie nie wyłącza w firmie, bo w zasadzie to się nie wyłącza, rano się włącza, wieczorem się wyłącza. No i spawarką to też codziennie pracuje, bardzo fajna rzecz. W zasadzie to takie wręcz ja ukułem powiedzenie, że jak tego nie ma, to ja nie przychodzę do firmy w ogóle. Nie ma sensu, no. Bez tego nie da się pracować normalnie. W dzisiejszych czasach, gdzie są wymagania jakościowe, wymagania też czasowe duże. Więc bez tego chyba raczej ciężko jest sobie poradzić. Taka zmiana jest podejścia w ogóle, bo generalnie wiele rzeczy, wiele takich zamówień można po prostu zrobić na kilka sposobów, tak? Na piechotę ręcznie, tak jak kiedyś, wycinać i tak dalej piłką. A można to po prostu właśnie też podeprzeć sobie tą pracę technologią laserową, czyli wyciąć coś laserem, dopiero potem dogiąć, dopasować te elementy złotnicze w jakiś jeden element, jedną kompozycję. Dlatego no, bardzo fajne, przydatne urządzenia, polecam. Taka znakowarka to bardzo fajnie może się sprawdzić, jeżeli ktoś sprzedaje, powiedzmy, biżuterię na przykład z grawerem, to może wtedy zaoferować taką usługę grawerowania od ręki. Bo grawerowanie tekstu jakiegoś to dosłownie w 2 minuty można zrobić tym urządzeniem. Dosłownie w 2 minuty. Dla porównania, kiedyś to przyjmowało się takie zlecenie, no i tam, nie wiem, za tydzień czy dwa się oddawało. Zresztą do dzisiaj widzę, że mnóstwo sklepów tak funkcjonuje, że zbiera z tygodnia, potem jedzie gdzieś do grawera. Grawer to robi tydzień albo dwa, potem to odbiera i potem się tak... No, klienci dzwonią, denerwują się. Czasem coś się zawieruszy. A tutaj problem rozwiązany. Załóżmy, że medalik jakiś, czy jakąś zawieszkę z tekstem. 2 minuty, dosłownie. Nazywam się Zbigniew Nastałek, firma jubilerska Sandy Amore, która ogólnie szerokim spektrum jubilerstwa się zajmuje. Od sprzedaży detalicznej, poprzez sprzedaż hurtową, również sprzedaż diamentów. Biżuteria na zamówienie. Zamówienia, różne zlecenia od klientów według własnego projektu, według projektu klienta, różnie to przebiega. O, akurat klientka na sklepie.